Siemaneczko, z tej strony Hortka, ale witam was ponownie na naszym kanale. A dlaczego na naszym? Tego się zaraz dowiecie. Najpierw chciałem wspomnieć coś więcej o materiałach, które były i będą nagrywane. Jak pewnie pamiętacie, zamieszczałem już filmy o tematyce głównie zbliżonej do gier, przedstawiałem, w co możecie zagrać, pokazywałem mechanikę i style. Sumowałem także całokształt. Doradzałem wam, co jest nadokultowalnie spoko, a co raczej można omijać. Większość z nich, nie ukrywam, była kiepska i zamierzamy teraz to poprawić. Będziemy wrzucać nie tylko materiały dotyczące właśnie gier, ale także wcześniej już ukazane wkręty, tak jak rozmowa Karola z Netią. Tutaj chciałem wyjaśnić, dlaczego wspomniałem o naszym kanale. Karol, znany z wcześniej wymienionego filmiku, będzie wraz ze mną prowadził ten kanał i także przyczyni się do polepszenia jakości materiałów. Siemanko, z tej strony Karol i wraz z Hortkalem prowadził ten kanał. Niebawem na kanale ukaże się mój pierwszy materiał z Neverwinter Online, więc zapraszam do oglądania. Mamy nadzieję, że będzie wam się to wszystko oglądało i słuchało ciekawie i przyjemnie. Zapraszamy więc do subskrybowania i udostępnienia filmów, jeśli się wam one spodobały. No a teraz zajmiemy sobie, co Karol? Rankeda. Z kim? Z Polaczkami. Gdzie? Na Nordiku. Dobrze. No, teraz zapraszam cię do drużyny. Dobra, czekaj, proszę. Na Skype'ie zrobię. A nie, ja zrobiłem zwykłą. Dobra. A jeszcze raz, solo duet, proszę. Co tam, Silver 5, nigdy nie wychodzimy, nie? Tak, wiecznie w srebrze. Przez Polaków w teamie. Tak. No dobra, no to szukamy. Jak... Może to szukać, nie wiem, nawet kilka minut, ale jeśli nam szybko znajdzie, to spoko. Ale jeśli nie, to na pewno to przyspieszymy, albo wytniemy, albo cokolwiek zrobimy tam. Żeby to jakoś przeszło, nie? A w sumie zapowiada się, że znajdę nam szybciej. Tylko 52 sekundy. No, mam nadzieję. Przybliżony czas. Ojojoj. Obyśmy nie dostali Polaków. Modlę się o to, nie? Ale wiesz, nie każdy Polak jest zły, na przykład. Wiesz, jak jest. Różni się dostają. O, znalazłem. Ale głównie to są tacy Polacy, którzy, nie wiem, z rocznika takiego młodszego. Bo... Dlatego... Tak, już mamy, tak. Dlatego właśnie oni mnie tak trolują bez sensu, bo jak coś im nie pójdzie, albo nie wiem, ktoś ich nie wpuści na linię, to potem jest wielki płacz, zgrzytanie zębów i wszystko. O, dziwne bany. Czogat, Jarvan, Amumu. Amumu, spoko. Jarvan, Czogat, ja nie. Dobra, czyli nie mamy AD Carry. No dokładnie. O, już się zaczyna kłótnia, dlatego że... Znaczy nie tyle to kłótnia, ale zaczęli sobie dziwnie zmieniać teraz pozycję. Lame, tak. Pozycję. Kalimak się zgodził chyba. Nie, on chce iść na mida. Nikt nie chce grać AD Carry. Ja też nie umiem grać AD Carry, więc... You OP mid? To na pewno jest Pola. Ale... W sumie czemu się nie domyślił, że ten drugi też może być Polakiem, skoro Orzeszek nam nie grać. Czyli tak. On napisał, że jest noob AD Carry, tak? Ja mam z nim grać. Dobra, nie ma sprawy. No powiedział już ten Kalimak, że idzie ADC. No Rzeszek powiedział, że jest noob AD Carry. Więc masz chyba ogarniętego ADC. Mam nadzieję. Ej, dobra, Kasadin jest na midzie. To da radę skontrolować. Pantonem. Chociaż. Ale zawsze jakąś tam postacią AP też da radę, chociaż niby ucisza, nie? Ale to tak. Jak się potrafi grać, to się potrafi tak naprawdę wszystko skontrować. Tak, ale Pantheon jest naprawdę dobrą kontrą na Kasadina. Kim grasz w dżungli? Nautilusem? Tak, głównie to nie AP tank. Trist? Okej, okay, wziął Tristanę. Nautilus jest pod AP, ale... Nie buduję go jakoś, żeby nie budować jakieś relaje, czy jakieś, nie
Road of Ages, czy coś w tym rodzaju. AP i no, ale chyba każdy już teraz zna League of Legends i nie trzeba tłumaczyć, że to jest gra typu MOBA, że tutaj, no, podobnie jak to jest, prekursorem była Dota. Dota, czyli modyfikacja do trzeciej wersji StarCrafta bodajże. StarCrafta, może WarCrafta. No i właśnie to z tego się wszystko zaczęło. Akurat Riot dobrą mechanikę sobie obrał. Zrobił darmową grę. W miarę prostą, jej mechanika nie jest aż tak skomplikowana jak teraz w najnowszej Docie dwójce. No, więc tylko w tym odcinku pokażemy, odcinku raczej wstępie pokażemy typowego rankeda, chyba nie będziemy jakoś wyjaśniać, o co tutaj chodzi, no bo zakładamy, że większość z was powinna się odnaleźć. Dobra. Alistar, tak jak chcieli. Ktoś tam wziął Sona. Sona i Miss Fortune. Sona? Leona. Leona, co ja mówię, Leona. Dobra, czekamy. W sumie oceniasz tak po ich drużynie, a po naszej drużynie? No nie wiem. Moglibyśmy to wygrać, bo Kasselina w sumie nie wiem. Się łatwo. No nie wiem, no ciężko powiedzieć, ale raczej powinniśmy to wygrać. Jeśli wszyscy będą dobrze grać, to raczej to wygramy, bo i ty masz dobre ceceki, ja mam bardzo dużo ceceków i Wukong ma ceceki i Tristana ma też swoje odepchnięcie z ulta. Więc... Dobra, jesteśmy ponownie, jesteśmy już w grze. Po ekranie ładowania, które pominaliśmy. Czyli tak jak wspominałem, są ci sami. Wukong, Tristana, Caitlyn, Nautilus, Alistar przeciwko Kasselinowi, Jiven, Leonie, Miss Fortune i Rengarowi. No to my migamy na swojego lane'a. Tak. Okej, okay, już zaczyna się mały opłacz. Aha! Nie, Rengar i Kasselin machają trzeci brąz. No wiesz, nie oceniać. Nie możemy oceniać kogoś po lidze, bo... No nie o to mi chodzi, ja po prostu czytam to, co piszą ci ludzie. Nie, widzę właśnie Wukonga, co on tam już zdolkingował wszystkich. No. Czyli mają na pewno trzy osoby z brązu. MF-ka pewnie z golda. No. Ale przydałby mi się dobry list, najlepiej Smite Test. Może napisz. Pojawiły się stwory. No. Niekończący Wukong garnie. Jak dobrze teraz pójdzie, to mogę od razu zgankować mida, potem topa, bota, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jeszcze twoje, znaczy nie twoje. Miniony Tristany już przeszły. Tak, ja już. Invader. Uderzam blue buffa. Blue buffa. Dobra, masz smiteless. Tak, smiteless. No. No i w porządku, już drugi level i zaraz będziemy po trzeci. To nie dżungluje, oj. A dobra, on jest po drugiej stronie. Zapomniało mi się trochę. O dobra, jest Miss Fortune. No i pierwsza wymiana u mnie na lane'ie. O. Lękaj się potęgi oceanu. Jak mi sobie radzicie? Caitlyn powinna zdominować Miss Fortune ze względu na jej zasięg. Ale to różnie bywa z graczami. 7 last hitów do... Ojej, nie potrafi last hitować. No wiesz, może nie. Początki. Zobaczymy później. No, teraz to ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć w tej grze. Kurde, postawiłbym teraz Warda. Dobra, na razie wygrywamy.
Ze względu na zasięg, ja bym postawił tego. Mamy apetki stronę, to będzie ciekawe. Dobra, jest, jest first blood dla nas. Jest first blood dla nas i bardzo dobrze, bo... Wukong... O Boże! Co to było? Gdzie? U nas na redzie jest? Tak, Rengar wyskoczył z krzaków i dorwał mnie, jak robiłem czerwonego buffa. Ciężko. Ciężko będzie teraz. Straciłem i to, i to. Nieźle. No, to nieźle. Dobra. Trudno się mówi, może jakoś zaraz poradzę jakimś gankiem. No, on już nas gankował. Oboje musieliśmy użyć flasha. Spróbuję. Może przejść do jego dżungli i jego... Jest na razie... Red buffa, już tak właśnie. Ja się zastanawiam, na razie chcę odrobić. No. Kurczę, wejdź. Dobra. Rengary już tam nie ma, prawda? Jest. Jest? Tak, tak mi się wydaje. Jest. Dobra. Spróbuję teraz jego, jeśli jest jego red buff, to spróbuję go zabrać. Jest jego red buff. Ucieka, tak. Dobra. On ucieka już na mida. Ja zbieram jego red buffa. Tristanie, żeby uciekła. Dobra, mam jego buffa, jest spoko, bo tak naprawdę teraz straciłem tylko blue buffa. Blue buffa, którego mi zabrał Rengar zabijając, nie? Ale teraz polecę się na topa. Tak, bo Riven mocno pushuje. Dokładnie, dobra. Raz ją zatrzymam. Spróbuję ją złapać. Ale niestety flash, no chyba, że ten Wukong nie dał rady. Porzucony na zatracenie. Ale jest w porządku. Tutaj Kasadin gdzieś stoi wraz z Riven i Rengarem na rzece. Dobra, zrobię wilki i zobaczymy, co dalej. Na razie 1-1. No, może być wyrównany. Zobaczymy to dopiero early game. Zmieniłem dobrą postać na Leonę, dlatego że jak ona się przyciągnie do właśnie Caitlyn, to ja mogę ją od razu depchnąć. No tak, tak, bo to Alistar, wjazd, wjazd z tego nazwanego w polskiej wersji byka, może nieźle ją dezorientować. Ale teraz nie mam źle plany, będzie ciężko. Nie chcę się ganka przeprowadzić. Zobaczymy, czy ten kasyn się cofnie, czy nie. O, jest to zauważenie. Odszukać winowajców. Dobra, wracamy. Bazę. Skończyły mi się właśnie warny. To. Po tych wilkach skoczę do bazy i kupię potrzebne mi przedmioty. Dobra. Zacznę jakieś. Dobrze. I Wukong zgarnął właśnie pierwszego killa. Drugiego. On miał first blooda, teraz trzeciego. Tak, teraz myśli może, ale chyba postanowił nie gridować. Czyli nie podchodzić pod wieżę i nie dać się zabić. Łatwo, no i bardzo dobrze gra z głową. Słyszysz ich ze. I Riven ma farmy 23 do jego 37, z tym, że on ma... No, ale jest w porządku, Wukong dobrze gra, jak na razie. Na razie, ale ona w ogóle nie interweniuje. Tutaj na mojej linii. Trisana do was idzie, chyba chce przeprowadzić, a raczej na pewno chce przeprowadzić kon. Ale są warte.
Tak, gwardy. No chyba ktoś oznacza smoka. Tristana. Tak, ona robi... Ojojoj, patrz co robi Tristana. Brawo. Dobrze. Zniszczyła w podobny sposób jak on mnie, bo wyrobiłem właśnie golema z niebieskim buffem. Czemu Kasabin zginął, że on... Stój. Jeszcze nie muszę z tego poziomu, ale... Splashował, ale czy Tristana go zabije? Tristana go chyba nie zabije. Nie zabiła go. Ona... Użyła już mocy umiejętności. Tak. Tego ulta. Ja nie miałem niestety... Jeszcze mojej... Umiejętności... Ostatniej, więc... Ulti nie było gotowe, no i... Pozwaliśmy mu wobec. Ale i tak już... Przegrywa... Właśnie z Tristaną. Teraz wyjdę sobie w krzaki, żeby nie popełnić tego samego. No, nie wiedziałem w ogóle, że... będzie chciał mnie... skankować tak wcześnie stawił. Raczej gra... nie, właśnie... na midzie... Tristanu się kojarzy z Ocelotem. No, powiem tak. Ale mam... przyjuta. Moglibyśmy zrobić smoka teraz, ale... Ale Trist... Zrobimy? No tutaj nie ma tego, różowego warda, więc... O, o, o! Rengar? Ja się przyciągnąłem. Idziesz nam pomóc? No, spróbuję teraz do was. Ale oni nas przepuszczują za bardzo. Dobra. Nie, może zróbmy tego smoka. Mam nadzieję, tak kryć się tam. Nie skoczy. Albo teraz jest dobra okazja, żeby przeprowadzić ganka. Jeśli złapie, podbije i Caitlyn ją zabije. Zabije? Zabije, dobrze. Dobra. Ole, teraz Leona jeszcze. Nie, nie, ja umoczyłem akurat jego ulta, więc... Tak. Nie, to nam wyszło, to było dobre. To mogę być pewne śmierć dla Leona, ale wciągnął. Zróbmy smoka. Tak, też idealna teraz okazja, że... Dobra, ja może się lepiej cofnę w ogóle już do bazy. Tak, żeby... musimy rzucić mam dużo osób. Naszego smoka. Dobra, akcja nam wyszła. Perfekcyjnie można powiedzieć. No. My nie straciliśmy. O. Tutaj jest pan Rengar i jeśli bym go złapał, dobrze, złapałem. Ale... I teraz... Czy... Dobra. Dobrze, jest kill. Dobrze, bardzo wyjście. Świetnie. No i o to chodzi właśnie. Mamy 5-1, ale to nie znaczy, że wygramy mecz. Tylko ja zginę i to głupio strasznie, więc ten... To zabójstwo nawet można nie brać pod uwagę. A tu jeszcze jest... Jeszcze jest Kasadin, którego możemy... Ładnie. Chodź tutaj. Dobrze. Pięknie. Kolejne zabójstwo dla nas. Zapowiada jest. Się... No, na razie szala zwycięstwa jest po naszej stronie. Ale jak to było na Nordiku? Tak, tutaj... No nie zawsze. Jest tak, że... SS mas. Zabójstwa like wybierają this. Grę. Ale myślę, że nasza drużyna da radę. Powinna przezwyciężyć, więc... Na razie ich dominujemy. Tak. Top wygrywa... Topa wygrywa Wukong. My tutaj mamy równą walkę, to prawda Caitlyn ma już dwa trupy. I napisał ten koleś w lobby, że jest słabym AD Carry, a... Daje radę, no daje radę. Można uznać, że daje radę. Ale ma o wiele mniej obrażeń od ataku. Teraz Riven będzie tak go połkować, żeby uderzać. Wieża przeciwników jest zjechana prawie. Teraz gdybym na Riven... Dobra.
Dobrze. To też nam wyszło. O Boże, my tu zrobiliśmy błąd na linii. Dobra, Caitlyn ucieknie, a tu jest jeszcze Rengar. O Boże, co ona robi? Dobra, mamy Rengara. Ale już nie będziemy. Uważaj, nie rób tego! Dobra, zabiłem go. Ale szkoda. Szkoda Wukonga. Wukong już wyzywa, nie wiem dlaczego nawet. Nienawidzę Katsunowa. Ale w ogóle teraz troszeczkę zepsułem akcję. Ten Wukong już rage'uje, dlatego że zginął. I'm joking. Aha. W ogóle okay. Ja wybiłem z tego. Sorry. Kate. Wbiłem się w MFK i ten. Ja zrobiłem. Teraz w ogóle wybiłem przez przypadek Tristanie z tego, z jej skoku. Z sensu. No ale to się zdarza. Chciałem po prostu podbić. No. Błędem może się zdarzyć. Nikt nie da perfekcyjnie przecież. Ale Caitlyn bez sensu zginęła. Słyszysz ich ze. Teraz. Tristana ciągle biega po lane. To jest. Tristana, można powiedzieć, że zdominowała Kasylina, chociaż zabiła go tylko raz, ale po ile jego zabiła, bo nie patrzyłem na pewną akcję. Akcja była tutaj, nie pamiętam już kto kogo zabił, ale idę właśnie na bota, bo tutaj się rozgrywa jakaś ciekawa. Dobra, Karol, jestem. Uważaj, tu jest jeszcze. Tu są jeszcze, jest więcej osób, jest Rengar na plecach, jest Kasylin na plecach. Aaaa, nikogo nie dobiliśmy. Jeszcze zgritują, może jakoś mi się uda. No, jakby to tak ktoś jeszcze był wykończyć i wtedy było super. Dobra, oni ruszają. Muszę oddać wieżę, bo... Ale teraz ta akcja w ogóle była bez sensu. Daliśmy dwa trupy, Miss Fortune ma już 3-1. No, kiepsko. Ale oni niszczą topa. Rona, ty jest, Karol, ty składasz Gidę Legionu, nie? Tak. Ja jej nie składam. Papie, zbuduję się na końcu. Pod życie. Kupię na to. Pancerz zaraz buduję. Inaczej piątki. Ale kurde tak, bo to cały team tam. Jest Kasadin, który zginie. Nie, jednak nie zginie. Tak, Kasadin ucieknie swoim ultem i to tak właśnie. A, ale chyba teraz zginie Wukong. No, to znaczy, nie, raczej nie ma szans. No nie ma szans. Nie, to jest pełna egzekucja. 4-1. Ma Miss Fortune ma już 4-1, nie podoba mi się to. Niespoczne. Jest już 9-6. Echo. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. A, drugi smoka. Dlaczego? Chyba, że to się przyda. Będzie już ich drugi smok, który nie wykorzystają. Wszystko zatonie. Kong już pisze, że oni nie mają szans wygrać. Ale tak, tak nie powinien oceniać od razu, bo... Spójrz. To już nie zapywa. Lepiej nie skupiać takich przypływ się cofa cen na temat drugiej drużyny.
Ale tutaj już Kasabin trochę... Dobra, już nieważne. Kasabin to jest... Ale tutaj Tristana wypnęła swoim lutem Riven i gdyby... O Boże. Gdyby... Tutaj... Dobra, nie to jest głupi pomysł. Dobra, mam Riven. Mam Riven i mam też jego. Mam uciek. Ale tutaj jeszcze jest mech, no bije mech. W tym momencie już on będzie miał zabójstwo. Bardzo dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Tak, weźmy teraz wieżę. Daje nam e-sport na taki zbyt. Tak. No oni sfokusowali support. Kasadin. Tak, oni sfokusowali support. Ciebie. Oj, chyba... Oj, prawie jeszcze Wukong zafił Kasadina. Reprot, kasa. Reprot, no tak. Report. Odszukać winowajców. No to właśnie tak bywa na Nordiku. Jest to te? Nie, żebyśmy jakoś go ten serwer, nie wiem, nienawidzili czy coś, ale po prostu wiedzą i dużo osób takich. Takich półmózgów. No, można tak powiedzieć. Ale... My też nie gramy idealnie, prawda? No, nie jesteśmy jakimś super profesjonalnymi, tylko Silver 5, ale... Czasami po prostu samo myślenie tych graczy jest całkowicie bez sensu. Aj, prawie. Dobra, ja się cofnę do bazy, kupię, złożę w końcu buty, piątki. Powinien to zrobić wcześniej, ale tak jakby wyszło, że kupiłem trochę pancerza i zdrowia. Zbuduję słoneczną pelerynę. Zaginiony, zapomniany. O, ale ona dostaje. Bierzmy wieżę. Tak, i teraz... W tym momencie, jeśli ktoś by zainicjował, to oni mogliby mieć poważne kłopoty, dlatego że wieża została zniszczona i nie mają żadnej osłony. Niekończący się marsz. Caitlyn podejdę, to uleczę. I dive! No, 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 no. Nie lubię. Dobra, zapuść. Tak, to jest właśnie. Rzeczy się dzieją. Ja nie złapałem. Bimiturę szybko. Bierze ona się przyciągnie, ona się przyciągnie. Nie, jednak. Ale nie. Jak się przyciągnie, to będzie jej pewna śmierć, więc. Raczej tego nie zrobi. Już niszczymy inhibitor. A jest 21 minuta. Dobieramy się powoli, dobieramy się powoli do ich bazy. Oj. Nie, nie, błagam cię, Wukong. On chyba... Ojej, widziałeś co się stało z tą? Ubijmy turret jeden. Wszyscy jeden turret, to jest niezawodna taktyka. Ubijmy go, dobra. Dobra. Po wieży możemy teraz sfokusować albo uciekać. Już... Dobra, ja zginąłem, znowu zostałem sfokusowany. Dobra, Riven. I Kasadin. Dobra. Teraz w sumie nikt nie pomoże. No, raczej wątpię, że wy cokolwiek tutaj teraz działacie, będziemy mieli Ace'a. Mam 0, 3 i 4 asysty. Dobra, już jedna wieża Nexusowa padła, więc... To już tylko formalnie się skończy w tym grze. Dame... Must play Tetris. Tertisz powiedziałem, Boże, też tak mówię. Trzeba focus MF. Miss Fortune ciągle zostaje na całym życiu. Zróbmy barona, tak? Ja już nie przestałem stawiać wardy bez sensu, ale już myślałem, że skończymy, dlatego focus MF. Ale poczekać na niego. To czekaj, może Drake. Czy zrobiliśmy? Drake'a jeszcze nie ma. No, faktycznie, faktycznie. Smok jeszcze się nie zdążył.
odrodzić po ostatniej akcji. Lich Bane. Ale trochę pobiegnę. Się potęgi oceanu. Midzia tutaj. Rengar już jest na bocie. Tutaj widzę, że rozwiązuje się niezły teamfight. Ona ucieknie, dlatego że ma skok za moment. My musimy się szybko przegrupować. Nie ma Caitlyn. Tak, Caitlyn to jest akurat. Dobra, jest smok, możemy. W sumie to był głupi pomysł, dlatego że pomożemy Kristanie. Jest. Dobra. Wukong poszedł po Kasadina. Ja w tym momencie spróbuję złapać. Tak, złapałem Rengara. Zdążyliśmy go zniszczyć. W tym momencie Vivian uciekła swoim błyskiem, ale może jakoś to jeszcze. Ja to bym. Dobra. Mam Leone. W porządku. On kolejny zabił. O, bijmy turret, bijmy turret. Turret dokładnie. Ja go tankuję. Już mogę paść. I zginę przez turret. Jakbyśmy zdążyli troszkę szybciej. Myślałem, że go właśnie rozwalicie. Gnąłem przez turret, nice. Dobra, mamy kasa, bo jego nie mam. No, mamy. Ale to byłoby co robi ten Wukong jest świetny. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Kolejny bez... inhibitor dla nas. Bez sensu, że zginąłem, ale... A, to tylko dwie wieże nie dałeś zabójstwa, więc jest spoko. Dobra, stój tutaj. Okej. Okay. Kolejne zabójstwo na nas. I teraz MF-ka i nie mam many na ultimate, ale to nic. Wukong po raz kolejny pokazał, że radzi sobie sam. Albo przy pomocy Caitlyn. Stój tutaj. Dobra. On, jeszcze mu mało. Dobra, Kasadin padł z mojej ręki. No i puszujemy już. Nexus, bijemy to już ostatnio dosłownie chwilę tego meczu. Tak, to koniec meczu. Unicestwiliśmy jeszcze ich na koniec. Bardzo przyjemnie wygrany ranket. No i bardzo dobrze to wyszło. Jesteśmy zadowoleni, Karol? Teraz Nordic pokazał, że... Jednak mamy ogarniętych graczy. Tak, że jednak mamy ogarniętych graczy, no i... A najlepszy, a ten Orzeszek to był Polak. Bardzo dobrze grał, o dziwo. Bardzo dobrze grał, no i... Miałem najmniej farmy. I pokazał, że Apetristana jeszcze działa. No dobra, to było, chyba było na tyle. Skończyliśmy właśnie ten krótki wstęp, krótki, może nie krótki, bo... Już kilkanaście minut on trwał, ile ten mecz trwał? Chyba 20 coś minut, czy 30 nawet. No nie wiem, nie spojrzałem, wyłączyłem już. Ale... To myślę, że to będzie już w tym odcinku, można powiedzieć na to odcinek na tyle. No i zachęcamy Was jeszcze raz do subskrypcji, oglądania, jeśli się Wam podobało, to udostępniania i lajkowania. No i mam nadzieję, że widzimy się w serii Karola, bo teraz Karol nagrywa Neverwinter. Odcinek już renderowany i czeka na tak, przesłanie. Odcinek już czeka na przesłanie, więc widzimy się już niedługo. Na razie. No to co? Na razie. Cześć. Trzymajcie się.